Hej, witajcie z tej strony Maciej. Od paru dni mamy już 2019 rok, a to oznacza, że 10 lat temu był rok 2009. Aż trudno mi w to uwierzyć, a jeszcze trudniej uwierzyć mi w to, jak zajebisty był rok 2018. Dzisiaj to sobie w telegraficznym skrócie podsumuję, a przy okazji opowiem też o tym, jak ten 2018 rok wyglądał w liczbach na YouTubie, w tym, co Was pewnie dość mocno interesuje, jakie z tego YouTuba w ogóle są zarobki. Zanim jednak zaczniemy, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Lecimy! Styczeń 2018 roku upłynął pod kątem podsumowań 2017 roku. Te filmy zdominowały kanał bez dwóch zdań, ale były też dwie perełki, czyli kebab jak z Berlina, tylko że w Poznaniu, oraz co zjesz w Warszawie, czego nie zjesz nigdzie indziej w Polsce. Bardzo dobrze odebrany przez Was film. Mogę już zapowiedzieć, że będą jego kontynuacje w 2019 roku, tylko miasto się zmieni oczywiście. Z kolei luty 2018 roku był o wiele bardziej pracowity. Pokazałem Wam, jak wyglądają śniadania z KFC w dowozie, jak zamówić kubełek bez kolejki także w KFC. Jadłem hot pot z Weroniką Truszczyńską, jadłem gruzińskie jedzenie z adminkami kanału Gruziński po polsku. Był jednodniowy wypad do Szczecina, w czasie którego zjadłem m.in. sernik z bekonem oraz najlepszą ośmiornicę, jaką kiedykolwiek próbowałem w życiu. No i w lutym pojawił się także film o śniadaniach za złotówkę. To był mój najpopularniejszy film w 2018 roku. Zobaczyło go zdecydowanie najwięcej osób. Skoro już przy najpopularniejszym filmie jesteśmy, to zobaczmy, jak to wyglądało dalej. Faktycznie film o śniadaniach za złotówkę zanotował ponad 200 tysięcy wyświetleń. To był jedyny taki film w tym roku, który aż tyle wyświetleń uzbierał. Na drugim miejscu jest kebab z automatu z liczbą 160 tysięcy. Dalej jest film o pierwszej kawiarni Anny Lewandowskiej, 140 tysięcy. Później kolejny film z 2017 roku, czyli co jeść, a czego nie jeść w KFC. 120 tysięcy tylko w 2018 roku. Łącznie tam już jest prawie chyba 300 tysięcy obejrzeń. W marcu było już spokojniej. Gotowałem m.in. po raz pierwszy na tym kanale. Gotowałem pyszności z książki kucharskiej Kubusia Puchatka i nie do końca wszystko mi wyszło. No i też w marcu pojechałem do Krakowa, gdzie zjadłem m.in. burgera tak dobrego, że aż musiałem sobie zrobić z nim selfie, oraz cudnego Rubena, najlepszego Rubena z najlepszego pastrami, jakie jadłem kiedykolwiek w Polsce. Kwiecień z kolei upłynął pod znakiem street foodu. W Warszawie szukałem najlepszych tacos, lepszych tacos niż Taco na Fide. Jadłem też burgery z Hard Rock Cafe z Michałem Góreckim. Pierwszy raz próbowałem pizzo burgerów w dwóch różnych miejscach, a także odpowiadałem na pytanie, czy jedzenie na wagę musi być kiepskie. No i też był wyjazd, tym razem wyjazd do Wrocławia, gdzie zjadłem naprawdę dużo dobrego jedzonka, m.in. pyszne gofry z bekonem i syropem klonowym. W maju wyjazdy gastronomiczne jeszcze bardziej się zintensyfikowały. Zjeździłem Wielkopolskę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu specjałów tego regionu. Byłem w Kielcach, gdzie zjadłem o dziwo najlepszy sushi w kraju. Byłem też w Bydgoszczy, która bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie i którą nazwałem miastem dobrej pizzy. No i też w Warszawie przygotowałem film, który bardzo Wam się spodobał, w którym testowałem knajpy wygrywające w swoich kategoriach w rankingach na TripAdvisorze. W czerwcu aż tak się nie najeździłem może, ale byłem w Drawsku Pomorskim, blisko którego zjadłem pyszną rybę prosto z sadzawki pstrąga smażonego na patelni. Byłem też w Poznaniu na zlocie food trucków, który odbywał się pod moim patronatem. Również w Poznaniu jadłem schabowego wielkości mojej głowy, a mam przecież spory caban. Poza tym w Warszawie szukałem najlepszych lodów w mieście i myślę, że je znalazłem. No i też nagrałem moim zdaniem bardzo ciekawy film o zielonej herbacie. W lipcu te moje wyjazdy znów się zintensyfikowały. Byłem w Elblągu, byłem w Gdańsku, gdzie spotkałem się z Jurkowskim. Byłem w Gdyni, gdzie jadłem najlepszą pizzę w roku. Byliśmy też z Sonią nad Bałtykiem, gdzie jedliśmy taką klasykę. Okropną rybę, okropne gofry oraz naprawdę super lody. Lody.
Pojechaliśmy też do Wrocławia, gdzie jadłem drogą najlepszą pizzę w roku, gdzie byliśmy m.in. w browarze 100 mostów oraz razem z Pasibusem zdradziliśmy troszkę sekretów tej sieci. Również w lipcu zapowiedzieliśmy wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który miał miejsce już w sierpniu, ale dopiero pod koniec miesiąca, a wcześniej był jeszcze przystanek Woodstock, teraz już Poland Rock Festival, była też wizyta w Gorzowie, no i znowu w Krakowie. Tam m.in. zjadłem, nie może być, kolejną świetną pizzę oraz brałem udział jako juror w festiwalu pierogów, co okazało się prawdziwą tragedią. Wrzesień minął właśnie pod kątem wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Na kanale pod koniec miesiąca zacząłem publikować vlogi z tego wyjazdu, gdzie było oczywiście dużo doskonałego jedzenia, jakieś kanapki z pastrami, rameny, serniki, mięsa wszelkiej maści, duże porcje, darmowa woda w każdej restauracji, dużo wydanych pieniędzy i przyjętych kalorii. W październiku ta seria była kontynuowana. Widzieliście m.in. jak jedliśmy homara, a także jak pokonała mnie pizza w stylu chicagowskim. Do dzisiaj to przeżywam. Wiele osób prosiło mnie o to, aby wyjazd do USA także podsumować tak osobno w liczbach. Wszystkie filmy ze Stanów i vlogi i podsumowania obejrzane zostały 573 tysiące razy, co daje takie 8% rocznej oglądalności. Bodajże 6 filmów zanotowało więcej niż 30 tysięcy wyświetleń. Najpopularniejszy był film o Katz Delikatesen, aczkolwiek teraz, kiedy to oglądacie, jest wielce prawdopodobne, że wyprzedził go film podsumowujący, czyli ile kosztowały wakacje w USA. Kolejne 4 najpopularniejsze filmy to były te vlogi, które zostały opublikowane powiedzmy w pierwszej kolejności, nie wszystkie, ale większość, czyli mój pierwszy raz w Nowym Jorku, czyli kultowa pizza i najlepszy ramen, tak powinien wyglądać burger według Amerykanów, no i tutaj rodzynek, najbardziej ekstremalna pizza, czyli odcinek z Chicago. Co ciekawe, ja osobiście uważam, że były fajniejsze vlogi niż te wymienione teraz. Na przykład pierwszy vlog z Chicago moim zdaniem był chyba najfajniejszy ze wszystkich pod względem tego, jak to się po prostu ogląda. Pytaliście też o to, na ile ta podróż zwróciła nam się finansowo. Otóż, no nie zwróciła się. Na filmach zarobiliśmy $522.12, czyli niecałe 2000 zł. To mniej więcej tyle, ile wydaliśmy w USA na rozrywkę i zwiedzanie, a o wiele mniej niż na przykład na jedzenie czy na noclegi. Najwięcej z filmów ze Stanów zarobił ten materiał podsumowujący, w którym mówię o wydatkach związanych z wyjazdem, zarobił $69.79, no a z vlogów o dziwo najwięcej zysku przyniósł vlog z homarem w Bostonie, zarobił on jednak o połowę mniej niż ten film, o którym wspomniałem wcześniej, bo $34.69. W listopadzie już ten temat amerykańskich wakacji zamknęliśmy, m.in. filmem o tym, ile to wszystko kosztowało. Niektórzy z Was złapali się za głowę, inni przyznali rację. Jeszcze kolejni powiedzieli, że to w sumie mało pieniędzy wydaliśmy. Opinie były podzielone. W listopadzie powstał też film o rogalach świętomarcińskich i o tym, co kryje się za niekoniecznie fajnym certyfikatem, który potwierdza oryginalność tego wypieku. Uważam też, że to był najlepszy materiał, jaki do tej pory nagrałem. Najlepiej wyprodukowany, poruszający naprawdę dość istotny temat. Także jeśli jeszcze nie widzieliście, no to oglądajcie, gdzieś tutaj Wam link zaraz wyskoczy. No i pod koniec listopada, tak chwilkę przed grudniem, zrobiliśmy z Sonią test kalendarzy adwentowych, który bardzo Wam się spodobał, ale w grudniu świątecznych tematów nie zaprzestaliśmy. Był poradnik prezentowy, było nasze Q&A, był też film o tym, co jemy na święta, a poza tym jedliśmy w IKEA śniadanie, obiad i deser. Zrobiliśmy też materiał o pierwszej w Polsce kawiarni Anny Lewandowskiej. To był w ogóle film, który zanotował największą liczbę wyświetleń w tak krótkim czasie, w całym 2018 roku. No i na sam koniec roku, już po świętach, ale jeszcze przed Sylwestrem, zacząłem podsumowywać te mijające, już minione 12 miesięcy. Jak widzicie, był to rok pełen wrażeń, ale jeszcze troszkę liczby do podsumowania nam zostało. Tutaj na przykład widzicie, ile wyświetleń łącznie było w 2018 roku. Ponad 7 milionów, co daje nam 70% tego, co wygenerowano na kanale w przeciągu całego jego istnienia. Poza tym ponad 146 tysięcy ocen pozytywnych, tylko 8,5 tysiąca negatywnych, niemal 12 tysięcy komentarzy oraz ponad 31 tysięcy nowych subskrypcji. Od niedawna YouTube daje też podgląd na to, jakie filmy przysporzyły najwięcej subskrypcji w danym roku. Tutaj o, sobie zaraz zobaczymy. Ustawimy tylko 2018 rok. I tutaj jest bardzo ciekawie, choć akurat
najwięcej subskrypcji dał najpopularniejszy film, bo dał tych subskrypcji ponad 2000, prawie 7% wszystkich uzyskanych subskrypcji w minionym roku, ale na drugim miejscu już jest film Co zjesz w Warszawie, czego nie zjesz nigdzie indziej w Polsce. Ponad 1000 nowych subskrypcji. Na trzecim odwiedzamy pierwszą kawiarnię Anny Lewandowskiej, prawie 800. Nieco ponad 700 dał film z miejsca czwartego, czyli pierwszy film o TripAdvisorze w Warszawie. Na koniec zostawiłem informację, na którą najbardziej czekałem, czyli to, ile na tym wszystkim zarobiłem. Jak widzicie, 5 500 dolarów w całym 2018 roku, co nam daje plus minus 20 734 zł, czyli około 1700 zł na miesiąc. I to jest wystarczające, by na przykład pokryć mój mały ZUS i żeby większość filmów nagrana w Polsce zwróciła się. W takim sensie, że wydatki poniesione na jedzenie, na to jedzenie, które jadłem w tych filmach, były mniejsze niż to, co YouTube dał mi za reklamy. Z drugiej strony była ta kwota o jakąś 1/3 za mała, czyli o plus minus 10 tysięcy, by pokryć koszty całego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. No i tym bardziej, że część z tych pieniędzy, o których wam tutaj mówię, oddaję swojej sieci partnerskiej. Taką mamy umowę, ale też musicie sobie zdać sprawę, że te zyski, o których wam teraz mówię, to jest tylko część zysków, jakie generuje moja firma w związku z produkcją filmów na YouTube, treści na bloga, na fanpage'e czy na Instagrama, bo oczywiście są też m.in. współprace reklamowe, które są zawsze oznaczane, albo jakieś szkolenia czy inne aktywności, które jakby wiążą się z tym wszystkim, więc te zyski były większe niż to, co wskazuje YouTube oczywiście. Niestety nie bardzo mogę o nich wszystkich opowiedzieć jakoś dokładnie, no bo większość umów, które podpisuję, po prostu tego zabrania. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wskazać najlepiej zarabiające filmy. Podobnie jak wśród najpopularniejszych, najczęściej wyświetlanych, królował film o śniadaniach za złotówkę. Na drugim miejscu był już jednak vlog z pierwszej kawiarni Anny Lewandowskiej, a na trzecim film o TripAdvisorze w Warszawie, ten pierwszy film. I to były jedyne filmy, które zarobiły więcej niż 100 dolarów w ciągu 2018 roku, choć film z miejsca czwartego, czyli film o jedzeniu z Ikei, był bardzo, bardzo blisko tej granicy, zarobił 99 dolarów i 47 centów. Na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za 2018 rok. Wierzę w to, że 2019 będzie jeszcze lepszy, a na dobry początek roku dla mnie zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.